Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym filmie z Movie Star Planet, którego nie było tak dawno, że już pewnie wszyscy zaczęli zastanawiać się, gdzie jestem, bądź przeciwnie, wręcz o mnie zapomnieli. Także jeżeli widzisz ten film, to proszę cię, żebyś zostawił kciuka w górę, żeby moi widzowie mogli go zobaczyć. Z góry bardzo ci dziękuję. Cóż, dzisiaj mamy top 10 najlepszych pakietów wszechczasów. Zapewne jesteście ciekawi, jakie pakiety właśnie tam się znajdują i co ja takiego znalazłam, ale przedtem chciałabym kilka słów wyjaśnienia, dlaczego mnie nie było. I nie, nie było mnie dlatego, że umarłam na koronawirusa, albo na gorączkę, albo na cokolwiek innego. Powód jest prosty, po prostu nie było mnie cały czas w domu, a że niestety nie nagrałam filmów na zapas, no to te filmy się nie pojawiały, bo po prostu ich nie było. Możecie napisać w komentarzu w ogóle, jak tam wasze pierwsze tygodnie w szkole, właściwie jeden tydzień w szkole. Jestem bardzo ciekawa, u mnie akurat nie jest aż tak źle, jestem w klasie maturalnej, ale dobra. No i pierwszy pakiet, może dużo ludzi się już domyślało, jest to pakiet sopelkowy. Jest on naprawdę dosyć sporo wart. Sople chodzą po naprawdę wysokiej cenie i wcale ta cena nie spada. Niestety usłyszałam, że jest bardzo prawdopodobne, że pojawią się one na tygodniu unikatów. I szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że to się nie stanie, bo akurat pakiet sopelkowy był jednym z pakietów, które akurat kupiłam. Co do samego pakietu, włosy są naprawdę prześliczne i właściwie gdyby nie one, to ten pakiet nie podobałby mi się aż tak bardzo, jak podoba mi się teraz. Niestety muszę bardzo, ale to bardzo zganić projektantów tego zwierzaka, bo wygląda on jak kamień. Ja wiem, że pakiet sopelkowy miał być wprowadzony na zimę i ten zwierzak to miała być taka kula śnieżna, ale wszyscy śmieją się, że po prostu w pakiecie sopelkowym wprowadzili głaz jako zwierzaka. No nie wiem, możecie napisać, czy wam się podoba, bo mi osobiście zwierzak się nie podoba bardzo. Ale włosy sopelkowe są jak najbardziej okej. Komplet jest również oryginalny, bo w sklepie nie znajdziemy w ogóle żadnego zamiennika. Buty też są w porządku, ale na buty akurat patrzy się w ostatniej kolejności. No i rzecz do pokoju też jest fajna. Drugim pakietem jest pakiet żółwikowy. I ten pakiet jest jednym z moich najulubieńszych pakietów i w ogóle te włosy, które są w pakiecie żółwikowym, znajdowały się kiedyś na awatarze mojego kanału na YouTubie. Taka od ciekawostka. No i tak, włosy są moim zdaniem naprawdę oryginalne, bo w momencie, kiedy wprowadzali te włosy żółwikowe, nie było podobnych na MSP. Wiem, że teraz znalazły się jakieś takie podróby, że tak powiem, które znajdują się w sklepie, ale nadal nie będą one wyglądać tak jak ten unikat, jakimi są włosy żółwikowe. I naprawdę włosy grają tu główną rolę, są przepiękne. Zwierzak również jest niczego sobie, ponieważ w sklepie go nie znajdziemy w ogóle chyba żadnego żółwia w sklepie, a poza tym w innych pakietach nigdy żółwia nie dali. W całym pakiecie otrzymaliśmy również taki wianek, który jest również niczego sobie, oraz sukienkę, ale sukienka, no niestety, na obrazku wygląda fajnie, ale po założeniu na naszą postać, no coś tu nie gra. Pakiet numer 3, tygryskowy. Pamiętam, że kiedy wprowadzili ten pakiet, to wszyscy byli nim zachwyceni. I powiem wam, że aż dziwne, ale ja nie byłam. Pamiętam, że akurat miałam taki czas, kiedy już przestawałam się interesować tymi całymi unikatami, no i w ogóle nie zwracałam uwagi w momencie, kiedy wchodził nowy pakiet. Powiedzmy sobie szczerze, włosy są naprawdę spoko i fajnie wyglądają, w szczególności jeżeli zmieni się im kolor. Zwierzak mógłby być lepszy, natomiast sukienka, no powiedzmy, że da się ją w jakiś sposób odwzorować w sklepie. Najlepszy pakiet numer 4, pakiet duchowy. Pamiętam, że akurat jak wprowadzili ten pakiet duchowy, to był to mój pierwszy pakiet zakupiony w ogóle w całym życiu. No i tak jak sama nazwa brzmi, znajdują się tutaj włosy duchowe, suknia duchowa, rzecz do pokoju i taki mały duszek w postaci zwierzaka. A, no i oczywiście buty, ale buty, co to jest w ogóle? No nie wiem. Włosy są naprawdę spoko i w ogóle nie znajdziemy ich zamiennika. I jeszcze co ważne, utrzymują one cały czas swoją cenę. A suknia również chodzi po dosyć wysokiej cenie. Może nie tak jak włosy, ale również.
Rzecz do pokoju jest bardzo fajna, w szczególności jeżeli ktoś urządza sobie pokój w takim, wiecie, mrocznym stylu. Natomiast zwierzak również jest super, bo jak widać, on tak delikatnie prześwituje. Niby jest niebieski, ale trochę jednak tam prześwituje. Piąty pakiet. Pakiet kawaii. Pakiet wręcz ukochany przez większość użytkowniczek Movistar Planet. Możesz w ogóle napisać, czy przez ciebie również. Włosy są po prostu cute, czyli słodkie. Na minus jednak wychodzi to, że potem Movistar Planet wprowadziło aktualizację, która właśnie dodaje, można powiedzieć, takie koki z tyłu. No i odwzorowanie tych włosów już nie było problemem. Wręcz przeciwnie, często ludzie potrafili się mylić, czy ktoś ma unikat, czy po prostu zrobił sobie takiego luka właśnie ze sklepu. Więc tak, w momencie kiedy wprowadzili te włosy były super, ale jak już dodali tą aktualizację, no to już trochę z tymi włosami było, że tak powiem, sporo dyskusji, czy są one na przykład warte ileś tam złotych, czy też nie. Sukienka jest... No, jak ktoś ma taki styl, no to jest spoko, ale myślę, że w sklepie można dosyć podobne znaleźć, natomiast buty są okropne. Pasują niby do sukienki, ale są identyczne w sklepie, no może mają tylko troszeczkę te inne czułenka, to się chyba tak nazywa. Także jakbyście kiedykolwiek chcieli kupować właśnie pakiet, no to ja bym zalecała kupić po prostu same włosy i sukienkę, natomiast buty dobrać sobie w sklepie. Rzecz do pokoju to jest właśnie taki słodki fotel z Rilakkumą, chyba. Do pakietu również jest dołączony zwierzak, jak co każdy pakiet. Taki słodki piesek. Piesek Shiba to się chyba nazywa? Gdyby dało się odkupować również zwierzaki, a nie tylko rzeczy, na przykład takie do ubioru czy do pokoju, no to na pewno tego zwierzaka od kogoś bym odkupiła. Pakiet numer 6, pakiet wodny. I w pakiecie wodnym bardzo, ale to bardzo podoba mi się zwierzak. Wow, bazukę, naprawdę? Chcę wam powiedzieć, że wiele pakietów znaczy na przykład dla mnie dosyć sporo właśnie przez zwierzaka. Jak wyjdzie jakiś nowy pakiet do sklepu, no to pierwsze co robię, to naprawdę zwracam uwagę na zwierzaka, bo to jest dla mnie jakiś taki dziwny priorytet, ale zwierzaki w MSP są naprawdę urocze i naprawdę unikatowe, jak można to tak nazwać. A dlaczego? No dlatego właśnie, że nie można wysyłać ich innym użytkownikom. No i w pakiecie wodnym mamy delfinka, mamy tutaj takie włosy wodne, które przypominają jakieś, nie wiem, niebieskie wodorosty, ale są naprawdę okej. Okay. Sukienkę niebieską, oczywiście w oryginalnym kolorze, oraz buty, pantofelki, które nie są aż takie złe, no ale oczywiście jak ktoś się uprze, no to znajdzie je w sklepie. Ponadto mamy rzecz do pokoju i to jest właśnie coś dziwnego, bo to jest taka rzeźba, słup, i na samej górze mamy jakąś taką muszlę. Tak mi się wydaje, że to jest muszla, która się otwiera i tam w środku coś jest. Pakiet numer 7, elektro. Również jeden z moich najulubieńszych pakietów. Mam włosy, mam sukienkę, zwierzaka niestety nie mam, choć bardzo bym chciała, oraz mam buty. Nie mam chyba tylko rzeczy do pokoju. I powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy ten pakiet wyszedł, to zastanawiałam się właśnie nad jego kupnem. No i oczywiście bazukę Gapa znowu przeoczyła pakiet, a dlaczego? Dlatego, że pomyślała, że może by wypadało go kupić ostatniego dnia, kiedy ten pakiet już był. No i że go nie kupiłam, zapomniałam o tym, że go miałam kupić, jak się wylogowałam z MSP, to na następny dzień już był inny pakiet i nawet nie wyobrażacie sobie, jak mi było wtedy smutno. Naprawdę, zwierzak jest przepiękny, rzeczy są przepiękne i nie ma tutaj nic, co by mi się nie podobało. Wszystko jest genialne. Po prostu, bardzo mi się ten pakiet podoba. Gdybym mogła cofnąć czas, to prawdopodobnie bym go kupiła. Chociaż dzięki uprzejmości moich widzów na live dostałam właśnie włosy elektro, suknię elektro oraz buty. No jedyne, czego nie dostałam, no to wiadomo, zwierzak, bo tego się nie da, oraz rzeczy do pokoju. Obejdę się oczywiście bez niej. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję. Niestety nie pamiętam waszych ników, bo było to naprawdę bardzo dawno temu, ale pamiętam o tym, że mi daliście i jest to naprawdę bardzo urocze i kochane. Także dziękuję wam do dzisiaj. No i cóż, w tym pakiecie właśnie mamy takie włosy z kokiem, mamy sukienkę, którą oplatają takie różne światełka, co naprawdę daje super efekt, mamy buty, które również są podświetlane na niebiesko, oraz rzecz do pokoju, która jest zrobiona LEDowym napisem i brzmi What If.
Oraz zwierzaka, który jest chyba węgorzem lub coś w tym stylu. Nie mam pojęcia, ale wygląda też świetnie i również świeci. Jak dołączycie do jakiegoś czatu, nie wiem, jakiś czat dla VIP kawiarnia czy cokolwiek, no to naprawdę przykuwa wzrok i po prostu wygląda genialnie. Także jeżeli ja bym go miała, no to pewnie chodziłabym z nim ciągle do jakichś czatów, bo naprawdę przykuwa wzrok i budzi wrażenia. Pakiet numer 8, farmerski. I tutaj akurat ten pakiet zakupiłam. Co w nim się znajduje? I co się w nim znajduje? Są tutaj włosy, które są upięte właśnie w taką fryzurkę, no i między te kosmyki włosów są poprzeplatane jakieś kwiatki, co daje moim zdaniem bardzo fajny efekt i te włosy również bardzo często na moim Movistar widniały. Mamy buty kowbojki, które niestety już są nic nie warte, dosłownie kilka groszy może. Mamy sukienkę kwiatową, która jest również niczego sobie, pasuje jak najbardziej do włosów. Mamy skrzynkę kwiatową do pokoju oczywiście oraz zwierzaka sarenkę. I ta sarenka wygląda jak Little's Pet Shop. Nie wiem, czy wy również odnieśliście takie wrażenie, ale jeżeli tak, no to możecie dać znać w komentarzu. A w ogóle jak byłam mała, to kolekcjonowałam Little's Pet Shop, więc jakoś do dzisiaj mi zostało, że mi się one podobają. Także ta sarenka również ma miejsce w moim serduszku. Pakiet numer 9, który był nie aż tak dawno, pakiet ołówkowy. Myślę, że większość z was go pamięta. I w ogóle cały styl tego pakietu jest właśnie zrobiony, jakby był narysowany ołówkami, co moim zdaniem jest naprawdę oryginalne, bo nigdy takich rzeczy jeszcze nie mieliśmy i również jak się to wszystko założy, to wygląda się wyśmienicie. W zestawie mamy włosy, które mają jakby takie dwa koki na samej górze i oczywiście są to włosy długie. Mamy kurtkę wraz z stopem, mamy spodnie dresowe, trampki oraz zwierzaka, który również jest właśnie narysowany, można tak powiedzieć, ołówkiem. I pakiet ostatni, możecie się już domyślać, gdzie ja jestem, więc co to będzie za pakiet? Jest to pakiet najnowszy. Kiedy to nagrywam, jest 6 września 2020 roku i niestety muszę wam powiedzieć, nie wiem jak ten pakiet się nazywa. Jeżeli ty, mój drogi widzu, możesz napisać w komentarzu, jeżeli wiesz, jak nazywa się ten pakiet, a przypnę ci serduszko oraz przypnę twój komentarz, żeby wszyscy wiedzieli, jak ten pakiet się nazywa. Niestety nie mam pojęcia, jak on się nazywa. I jest to pakiet tak piękny, że ja za chwilę po skończeniu tego odcinka idę go kupić, naprawdę. Jest śliczny i ojejku, jak patrzę na niego, oho, jaki piękny. W końcu projektanci od pakietów, projektanci w Movistar Planet postarali się naprawdę nad tymi pakietami. Co my tutaj mamy? Włosy, które jakby w tle mają kosmos. Mamy sukienkę, która przypomina nasz układ planetarny. Mamy buty, które również są oplatane jakąś taką drogą mleczną albo cokolwiek. Mamy tutaj gwiazdy na tych butach oraz mamy oczy. Ja bym nawet koloru nie zmieniała tego wszystkiego, bo wszystko ze sobą współgra i wręcz szkoda by nie było zmieniać tego koloru. Zapomniałam wspomnieć, że te oczy są płaczące i co jakiś czas leci łza. O, proszę bardzo, na przykład teraz. Oraz mamy zwierzaka, króliczka, który leci sobie właśnie z marchewką w łapkach. Ten pakiet jest naprawdę świetny i moim zdaniem jest to najlepszy pakiet ze wszystkich, które tutaj zestawiłam. Ale oczywiście możecie napisać swoje zdanie w komentarzu, czy również ten pakiet podoba wam się najbardziej z tych wszystkich, albo który podoba wam się najbardziej, a który najmniej, bądź też napisać pakiet, którego nie wymieniłam w odcinku, a wam podoba się bardzo. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli ten odcinek ci się spodobał, to zostaw kciuka w górę oraz jeżeli chcesz, to możesz zasubskrybować mój kanał. Będzie mi bardzo miło. A ja już dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i powodzenia w szkole, żeby was tam nie zamęczyli klasówkami i kartkówkami. Tego wam życzę. No więc trzymajcie się ciepło i pa pa.